cały czas podpinam brzuch, no bo o, chcę wypuścić, żeby mi łatwo przeszło, nie? O, a teraz jest trudniej. Kawałek lustra, patrzcie sobie w lustro, żeby no, podstawa do jumpingu.
mieć mobilną obręcz barkową i robić to świadomie. Ćwiczymy teraz poszczególne ruchy w tej płaszczyźnie, o, żeby złapać, a później w 3D lecimy, tak? Mobilność barków. Wcześniej robiliśmy rozgrzewkę, tego nie było na relacji. No i teraz przerabiamy mobilność. Dłużej niż zazwyczaj, żeby technikę oczywiście ćwiczyć i czucie mięśniowe przede wszystkim, bo jak nie ma czucia mięśniowego, to to nic nam nie da, moi drodzy. I to jest w tym wszystkim najtrudniejsze. A teraz sobie przechodzimy do następnej części tego szkolenia. Dobra. Thank you.
Jak jest ten ekran, jak jest ten jak jest tam, widzisz? Nie, nie, nie. Tak, tak, już, nie? Dobrze, że tak. Widać, że jest ten, odnieś sobie, odnieś sobie. Widać, że widzę? Co? U mnie jest tak samo, tak? Widzisz? O, to co? Że one powiedzą, że jest tak samo. Powiedz sobie, jest tak? Thank you.
przydać subiekta, jak biegniemy na górze, to kolana będzie biegnie całą szczątową. Tak, jest sprint, to jest wyżej, tak? To jest dynamicznie, ale zasada sama. Tak, i poszła.
człowiek spiwa, tak, że musimy przechylać, zwrócić uwagę o, na ten zakres, który robiliśmy, o, w tym zakresie, żeby robić największy koło zawodowe wtedy, tak, o, i robimy teraz sobie. I tak wygląda ten, zrobiliśmy odrzewkę, odrzewność, oczywiście, ale nie było być szybciej, bo teraz po prostu szkolimy, więc jest wydłużone wszystko. I teraz trzecia część treningu, robimy skill, ćwiczymy sobie skill. Poświęcam tej fazy tyle czasu, żeby na skill popracować. A nad innymi ćwiczeniami, żeby tak popracować. Na dalu radę sami zostały wyłączone, tak? Wyłączone. To teraz, przeczytacie uwagę sytuacji, widzieliście trzy dwa adresy, po dwa, po wszystkie. Tak? Zróbcie na dwa adresy. Zrobiła przejść o stylu taki, nie? Który jak zrobił tak w taki sposób w tym filmie. Zrobiła dobrze. 16. Dużo większa ekonomia. Większa się w tym szybko w skokach tak naleczący. I jak się w tym modu zrobi technikę, w tym się zrobi postęp, zrobi się w koordynacji postęp, tak? Ruchowej przede wszystkim. Poza tym dodaje tak kondycję, ale tutaj bardziej chodzi o koordynację. Bo na początku to robicie błędy. No i jak to jest zrobiona skilla w tym, ta koordynacja jej poszła. Synapsy, czy nowe się otwierały, i jeszcze mózg nie pracował aż tak w tych zakresach. I wchodzi po prostu nowe umiejętności motoryczne. Tak? Macie. To też wam powtarzam, że jeśli jeden język się zna, o tym następnym razem się nauczyć. Jak się do umiejętności jeden zakresu osiągnie, to później następnie też dużo łatwiej osiągnąć. I skill, to jest tak sobie jest skill awansy coś powiem. To trzeba tak na przykład dużo zwracać uwagę. Wziąć sobie dzisiaj sobie no, poszukać w skillie, przejrzeć sobie, nie wiem, fragment mojego filmu, nie wiem, fragment na drugiej kogoś od to już pytanie profesjonalne partnera tłumaczą. Jeszcze z filmikiem z efekty. I jest to tyle. Jeden element pracuje się w filmie, to jest taka praca. I przyjeżdżacie tutaj, robimy całe takie szkolenie z skillem, tak? Przyjeżdżacie tutaj na skilla. A zadanie macie pracować 10 minut na skillę. Te 10-15 minut tego skilla to jest po to, żeby te rozkli wprowadzać w grę. Bo na tym trenie polega. A skąd ja te wszystkie rozkliki znam? Najpierw sobie to nauczyłem się tego, a później to prowadzi na życie. I później są efekty, bo jedno, drugie, tutaj wchodzi się na rączkach, na rolach, to pracuje się w linijach, to jest koordynacja. Ja życzę ten, na ten rok nie mam wakacji, ja może z 30 lat na wakacje. No i to o to chodzi. Rozumiecie? Jak nie będziecie tego skilla robić, w taki sposób jak teraz, to idzie wam, bo znacie większy powód. I ja wam teraz mówię, co jest na wyższym, to jest prosto miłe, po prostu miłe. Tak? To było zadanie? Okej. Okay. I to mu zależy. I teraz się przyłożycie. Tu jest stek tego skilla, tak? Robiliście? Później, nie wiem, macie kipi. To, co tutaj robiliśmy, będzie to normalnie, będzie to tam przynajmniej drugie, trzy na Facebooku. Zobaczcie, co robiliśmy tutaj pod kipi. Jak jest skill pod kipi, to to, co wczoraj robiliśmy. Bo ty wtedy mówisz. Ale to jest poczekanie, co wczoraj tyle wiedzy dostałaś, znaczy tyle, bo to w tym rok szczegóły. Jak już masz 16 razy się szkoczyła, no to tylko technikowy raz. I w ogóle nie technikowy, największy to prezent. I to mi się podoba, myślę, że mi się podoba, że to podobało. I zajęliście podstępny takim, że to jest taki przykład, co od razu pokazuje wszystko, tak? Uwaga jest prosta, jak się wydaje. Więc teraz macie w taki sposób tego skilla. Macie, nie, że tam mało osób. Dobra, robimy teraz to, co mówiłem przed tą webkamą. Czyli robicie sobie teraz właśnie macie 5 minut, żeby później pokazać, jak prawie sobie to z kubałem nie robić, dobra? O, jeszcze. Oczki, teraz, aby było dobrze.
jak powinien wyglądać trening, przed chwilą tłumaczyłem. To, co pokazałem przed chwilą, to praca nad jednym elementem, nad skipem A. To jest skip A, czyli żeby się zawsze to myli. Jaki to jest skip A? A? Dobra, wolę być pewny. A B? Tu jest. C? No i dobra, i wracam do gry. Skip A na pewno, ale wolę się upewnić, bo wiecie, że ja mam fans. Tego typu gafy się nam podam, bo mułeczki fleksyjne, słowne. Nie śmiejcie za mnie, no co? Stary. Dobra, i wracam do gry. W taki sposób wygląda ćwiczenie skillu, elementu. Pokazałem, o co chodzi z zakresami ruchów, pracą w barkach. To, że obręcz barkowa ma służyć jako koło tutaj zamachowe, tak? Oś całego koła zamachowego. Im większa jest mobilność, tym bardziej to koło zamachowe można rozpędzić, tak? Druga sprawa, podnoszenie kolana. W tej pozycji, jak się przyskupi, ono się kolano w największy pęd można nogą nadać, tak? Największą dynamikę. Pokaż na mnie, no to robisz dobrze, a pokaż jak się robi tak skipa podciągając zdjęte do dupy, no. Nie ma takiej dynamiki co w tym. O, to jest istotne. To. Ten ruch. O. Ten ruch. Dobra, lecimy dalej. O, co jeszcze ważne? Żeby oś polsy biodrowy z kręgosłupem prostopadła do siebie była. Jak to na stojąco pokazano, to później wyszliśmy na dół i wykonywaliśmy to ćwiczenie na leżąco, w którym pokazywałem zakres, tor ruchu oraz poprawną technikę, jak ta noga powinna chodzić. A przy okazji, zwróciwszy uwagę, że musi być tutaj bezpieczna pozycja kręgosłupa poprzez mięśnie brzucha po stronie grzbietu. Co dalej? Jak dam na lift? Pracujemy już nad tym elementem 15-20 minut, ale każdy trening powinien coś takiego zawierać. 10-15 minut pracy nad elementem. W taki sposób, w którym skupiamy się właśnie dokładnie teraz. Pracujemy nad techniką. Nie, że to tak po macoszeoko otworzymy, tylko w dokładny sposób. Czyli tak, schemat treningowy. Rozgrzewka. Wstępna. Mobilność, rozciąganie. I dopiero wtedy, jak przygotujemy organizm, ćwiczymy skilla, tak jak teraz. I po skillu można trening właściwie robić. A dzisiaj trening właściwie jest tak naprawdę szkolenie. Dobra, a teraz szybciej, dynamicznie, żeby była faza lotu.
Teraz do tyłu też. Jedna osoba. Udana.
Każdy rok dwa razy poproszę do tyłu. Dawaj, kosz, dawaj, lewa, lewa, lewa. Podnacka, lewa, lewa. Thank you.
Thank you.
była klasyczna podpała, słuchajcie. Nie ćwiczymy, jak robimy skilla, nie ćwiczymy w ten sposób. Grupa się nakręciła, ale bo widzicie, atmosfera jest gorąca. Ale jak robimy elementy techniczne, to dajemy sobie czas na odpoczynek, bo to nie był workout crossfitowy. Dobra, robimy tak, że jedna osoba przebiega.
2 godziny szkolenia za nami. I teraz sobie na sam koniec wisienkę na torcie po jednej takiej próbie zrobimy na maksa. No bo pierwsza będzie tak naprawdę na maksa. Druga, nawet jak pierwsza nie będzie, to już druga i tak się nie poprawi. Za bardzo. Raczej nie ma szans. Chyba, że tak bardzo technika kulała w pierwszej próbie, a w drugiej było tak zarobiście, no to wtedy można nadrobić, tak? Ale tak to poziom zmęczenia daje sobie znać, że ciężko tą drugą próbą coś zrobić. Tym bardziej po 2 godzinach treningu. A przed chwilą 30 barpisów robiliśmy mniej więcej. Dobra, no i zobaczymy, czy było tak... Ile już 90%? No, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, zagraj. Ej, odsuńcie się, odsuńcie się. Stańcie, stańcie przy ścianie. Stańcie, bo będzie miało radę, nie będzie miał radę. Dobra. Gotów. Start. Polega nieskoordynowany, ma dobrą technikę, tylko puty ma.
słaby, bo to się zdają strasznie, mimo że je wytarł, to na tle innych środowiska się najbardziej na wierzchni. Ale zobaczcie, walka z nawierzchnią była, a jest 25-51 czas. Jest kurde spoko. I dwie godziny treningu. Dobra. Jest. Piętnaście. Nie stopuj za wcześnie, nie stopuj za wcześnie. Dobra, wczoraj... Za wcześnie. Co? Za wcześnie. No to jest 22,73, ale za wcześnie ma coś po sekundzie. 23,50. Dobra. Kończę nadawanie. Postartujcie się, ja muszę chwilę tutaj skończyć to nadawać, dobra? No. Czekaj, tak sobie skończę za plecami. No. Jeśli chcesz
żebym ciebie przygotował do naboru, napisz do mnie na brief. Tak jak na przykład tutaj przy jednym uderzeniu. Start! Zostań strażaniaczku. Być ofiarnym i